Cześć, w tym nagraniu pokażę Wam, jak zakupić Chainlink oraz gdzie możemy go stakeować zarówno dla nagród w tokenie LINK, które obecnie są na poziomie około 4%, jak i dla potencjalnych airdropów, tak jak ma to miejsce w przypadku sieci Cosmos. Zaczynajmy! Ale na początku chciałbym oczywiście powitać wszystkie nowe osoby na moim kanale Kryptopodróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. W pierwszej kolejności zakupimy sobie Chainlink i w tym celu wyjdziemy na dowolną giełdę. Ja wybrałem Binance, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych giełd. A dla Was mam informację, jeżeli nie macie tutaj konta, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajduje się w opisie tego nagrania, ponieważ przygotowałem dla Was zniżkę 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. No i w pierwszej kolejności klikamy sobie Wallet, Fiat & Spot, w tym miejscu wpisujemy link, wyskoczy nam ten coin, klikamy Trade do USDT. Mamy tu parę, link do USDT, zjeżdżamy w dół, ja kliknę sobie market, czyli kupię po cenie rynkowej, obecnie 6,869. Podajemy ilość link, którą chcemy zakupić lub wybierając w tym miejscu total, podajemy wartość w USDT, za którą chcemy tego coina zakupić i klikamy buy link. Jeżeli nie macie USDT na swoim koncie na giełdzie Binance, w filmie, który widzisz w górnym prawym rogu, pokazałem, jak można go zakupić krok po kroku. No i teraz przejdźmy sobie na stronę stakingu. Ok, na samym początku przygotujemy sobie portfel, który będziemy podłączać do strony staking.chain.link. Na tym portfelu oczywiście potrzebujemy mieć Chainlink. Obecnie, jak widzicie, mamy tutaj 4,75% reward rate, natomiast uważam, że ten procent będzie dużo mniejszy, w okolicach 2,5-3%, ale zobaczymy, jak cała pula się wypełni. No i teraz klikamy sobie Connect Wallet i wybieramy jeden z portfeli, na którym trzymamy nasze coiny. Ja wybiorę MetaMask. Oczywiście na naszym portfelu MetaMask powinniśmy wybrać sieć Ethereum i jeżeli tak macie, wyskoczy Wam taki komunikat. I tutaj pojawi się informacja, ile macie tokenów LINK na swoim portfelu, jaką ilość możecie wrzucić do stakingu, ile już stakujecie, no i jaki jest obecny procent. Natomiast jeszcze raz powtarzam, ten procent nie jest gwarantowany i prawdopodobnie ulegnie zmianie, będzie niższy, jak ta pula stopniowo będzie się wypełniała do 22,5 miliona linków. Przelejmy sobie zatem tokeny LINK, przykładowo z giełdy Binance. Wyszukujemy ten token, w tym przypadku Chainlink, klikamy Withdraw, kopiujemy sobie adres z portfela MetaMask i to właśnie na ten adres wysyłamy Chainlink po sieci Ethereum. I po przesłaniu swoich tokenów Chainlink z dowolnej giełdy, z dowolnego portfela, można je znaleźć w następujący sposób na MetaMask. Klikamy sobie Refresh List, jest to nowa opcja, której wcześniej nie było, a następnie klikamy w tym miejscu, jeżeli jakiś token został odnaleziony. Ciach! I zobaczcie, pojawił się link, jego ilość i możemy importować taką listę. Jeżeli tych tokenów jest więcej, to możecie sobie odznaczyć, zaznaczyć te, które chcecie wprowadzić do portfela. Import i token został zaimportowany. Można też zrobić to w inny sposób, wchodząc na CoinMarketCap, wpisujemy tutaj Chainlink i klikając na listka możemy taki token bez problemu sobie tutaj dodać. Ja już go mam, więc nie mam jak tego zrobić. Albo kopiując sobie ten adres, ponownie przechodzimy na portfel i klikamy Import Token. W tym miejscu go wklejamy, no i on nam się tutaj wyświetli. Ja już mam dodany, więc nie mam jak tego zrobić ponownie. No i zobaczcie, automatycznie na moim portfelu pojawiła się ilość LINK. No i za chwilę, jak tylko staking zostanie uruchomiony dla wszystkich, będę mógł dodać swoje tokeny. U mnie została jeszcze mniej niż godzina do tego, abym mógł włożyć swoje Chainlink do stakingu. Dlatego zanim to zrobimy, chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną stronę i omówić dwie kwestie. Pierwsza z nich, to jeszcze raz powtórzę, że tutaj jest limit linków, które można wrzucić do tej puli, więc prawdopodobnie, jeżeli się zapełnią wszystkie, no to już takiej opcji mieć nie będziemy. To raz. Dwa, tutaj blokujemy nasze Chainlinki na określony czas. Za chwilę Wam pokażę, jaki konkretnie. No i druga kwestia, mówiąca o potencjalnych airdropach właśnie tutaj w tym ekosystemie. Podlinkuję Wam stronę, na której obecnie się znajduję. Możecie sobie w wolnej chwili to przestudiować, poczytać, zapoznać się z tymi informacjami. Mamy tutaj również informacje o staking rewards, jakie będą wysokości. Wszystko tutaj się znajduje. Oczywiście to, czy będzie 2 czy 5%, to się okaże dopiero jak wszyscy wrzucą swoje coiny do stakingu. No ale to, co nas również interesuje oprócz samego stakingu, to również potencjalne airdropy właśnie tutaj w tym ekosystemie. No i projekty, które wybiorą Chainlink, które będą budować swoje aplikacje, swoje produkty właśnie na tym blockchainie, prawdopodobnie będą wynagradzać wszystkie osoby, które stakują Chainlink swoimi tokenami, tak jak to ma miejsce w Kosmosie. Osoby, które stakowały Atom, później Osmo i inne tokeny, dostawały zrzuty od projektów, które pojawiały się na tamtym blockchainie. Tutaj prawdopodobnie ma być tak samo. Nie ma oczywiście gwarancji, za co konkretnie będziemy dostawać. Czy za sam staking, czyli każdy portfel porówno, czy za ilość tokenów, które stakujemy. Takich informacji oczywiście nikt nie podaje. Można powiedzieć, że jest to coś ekstra, coś, co nas może mile zaskoczyć, ale nie mamy tutaj gwarancji, że będziemy dostawać taką czy inną ilość danego tokena, czy w ogóle go dostaniemy. Jak one będą dzielone i tak dalej, więc miejcie to na uwadze. I jeszcze raz to na koniec
podkreślę i powtórzę. Stakeujemy tokeny Chainlink, blokując je na określony czas, to raz. Dwa, dostajemy rewards, który prawdopodobnie będzie się zmieniał. Trzy, mamy tutaj określony limit, ile tych coinów możemy wrzucić. To nie jest tak, że możemy wrzucić przykładowo za miesiąc, jak ta pula się nam zapełni w 100% i dorzucić coś. Więc tutaj może być tak, kto pierwszy, ten lepszy. Ten się załapie i ten będzie miał okazję, aby stakeować swoje coiny. No a co za tym idzie, liczyć na potencjalne airdropy. No i jest już możliwość stakeowania Chainlink. Podajemy ilość, którą chcemy wrzucić lub klikamy max, następnie staking. Zapoznajemy się z zasadami, jeżeli się z nimi zgadzamy, klikamy accept and continue. Na portfelu musimy oczywiście tę operację potwierdzić. Opłata w ETH, a więc na swoim portfelu MetaMask potrzebujecie również tą kryptowalutę, potwierdź. Chwileczkę musimy poczekać na potwierdzenie i jest podana informacja, transakcja ukończona. Zamykamy. No i zobaczcie, mamy tutaj ilość, którą stakeujemy i ile jeszcze na tym portfelu mogę wrzucić linków. Zobaczcie, pula pomału się zapełnia, zobaczymy, czy się uda w całości ją zapełnić. A tutaj w zakładce Rewards możemy sprawdzić, ile udało nam się wystakeować linków, no i jaki jest aktualnie procent. Jak na tą chwilę nie uległ zmianie, jest wciąż 4,75. Jeżeli chodzi o okres, na który blokujemy nasze coiny, możecie znaleźć tu informację m.in. w tym miejscu. Mamy podany okres od 9 do 12 miesięcy. Także to tyle w tym nagraniu. Jeżeli zrobię jakiś update, nowe nagranie odnośnie stakingu, oczywiście podlinkuję go Wam w opisie tego nagrania oraz zostawię na końcu obecnego. Powodzenia! Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu będzie Wam dużo łatwiej wystartować ze stakingiem Chainlink. Trzymajcie się. Hej!